lipcu bieżącego roku w Antarktyce Zachodniej oddzieliła się olbrzymiej powierzchni góra lodowa od lodowca Larsena. To jest lodowiec stosunkowo nieduży, zlokalizowany w Antarktyce Zachodniej w Morzu Weddella. Ale oddzielenie się tej góry lodowej, której powierzchnia oceniana jest na prawie 6 tysięcy metrów, stworzyła badaczom, oceanobiologom niecodzienne warunki i możliwości badań. Otóż po raz pierwszy możemy badać takie ekosystemy, które do tej pory w zasadzie były całkowicie niedostępne do badań. No, z tego względu, że były one po prostu przykryte grubą, kilkusetmetrową warstwą lodu. Czyli po raz pierwszy możemy badać takie ekosystemy, które przez wiele milionów lat, niektórzy uważają, że nawet przez 30 milionów lat, ewoluowały w zupełnej izolacji i w zupełnej ciemności. Można zatem oczekiwać, że ekosystemy takie, które zostały odsłonięte na skutek ustąpienia tej olbrzymiej góry lodowej, zostaną wystawione na działanie promieni słonecznej, na działanie ciepłej wody, bo zmieni się również cyrkulacja prądów w tym obszarze, ale również na dostęp materii organicznej. I teraz te trzy czynniki, takie jak dostęp światła, dostęp materii organicznej oraz ciepłej wody, są to te procesy, które obserwujemy w innych częściach Antarktyki, a które narażone są na procesy deglacjacyjne. W związku z tym taka szczelina między lodowcem Larsena, a górą lodową, która się od niej oddzieliła, staje się takim naturalnym laboratorium do badań procesów związanych ze zmianami klimatu, ale również i prognozowania tego, co może wydarzyć się z fauną zamieszkującą dno Oceanu Antarktycznego w przyszłości na skutek działań klimatu. Zespół łódzkich oceanobiologów z Uniwersytetu Łódzkiego od wielu lat współpracuje z naukowcami z British Antarctic Survey. I inicjatywa podjęta przez tą jednostkę z całą pewnością stworzy nam nowe możliwości do współpracy i badań ekosystemów, które pozostawały w izolacji przez wiele milionów lat.